Pole równoległo boku o bokach długości 4,12 oraz kącie ostrym 30 stopni jest równe. Pole równoległo boku możemy liczyć z takiego wzoru, już go zapisuję, to jest A razy B razy sinus kąta między bokami. Czyli jeżeli mamy jakiś równoległo bok, tutaj mamy bok A, tutaj mamy bok B, tutaj mamy kąt alfa, to pole tego równoległo boku to jest A razy B razy sinus kąta między tymi bokami. Czyli w naszym zadaniu boki równoległo boku mają długość odpowiednio 4 oraz 12 i kąt alfa to jest 30 stopni. Czyli u nas pole równoległo boku to będzie 4 razy 12 razy sinus 30 stopni. Czyli to jest 4 razy 12 to jest 48 razy sinus 30 stopni, czyli 1 druga. 48 na 2 to jest 20. 4. Takie pole równoległo boku. Odpowiedź A.